Krzysiek Głowacki, bohater dnia, miesiąca, roku, no nie wiem, ostatnich 7 lat. Jesteśmy w hotelu, wszystko w porządku, rozumiem, w szpitalu byłeś, żeby na wszelki wypadek wszystko sprawdzić, jak to wyglądało. Tak, pojechaliśmy z trenerem właśnie tutaj, promotorzy nalegali, żebym pojechał sprawdzić do szpitala, czy wszystko ok, z głową zrobili mi rezonans, także wszystko ok, strzeli mi łuk. Fajne maście dostałem na nos, także wszystko się pogoi, za tydzień nie będzie śladu. Ale uśmiech nowego mistrza świata, obiecałeś, że powiesz nam wszystkim, popytaliśmy cię wcześniej, nie tylko ja, ale wielu dziennikarzy, czy wyobrażasz sobie to uczucie bycia mistrzem świata? Teraz jesteś tym mistrzem świata, w fenomenalnym stylu. Jestem mistrzem świata, niesamowite uczucie, bardzo się cieszę, bardzo zadowolony jestem z całej pracy, jaką wykonaliśmy z trenerem, także duża zasługa trenera, że mi nastawił tak psychicznie, że nawet na chwilę zwątpienia nie miałem, że przegram ten pojedynek, nawet po tym ciężkim knockdownie, który dostałem, tak wierzyłem w swoją wygraną, jak zapowiadałem, że od pierwszej rundy do ostatniej będzie wojna. Liczba pod twoim adresem superlatyw ze strony amerykańskich plac jest olbrzymia. Dan Rafael napisał, nie tylko walka roku, nie tylko runda roku, nie tylko największa niespodzianka roku, ale też knockout roku. Steve Farhood, Showtime, fenomenalny występ fenomenalnego Polaka. Nie? Następny, Mike Kapinger, USA Today, cytuję cię tylko, tak powinien wyglądać, powinien walczyć prawdziwy bokser, tak wygląda prawdziwy boks. W lepszym stylu tego Mistrzostwa Świata wygrać nie mogłeś. No fajnie się udało. Ale nie układałeś tak. Upuściłbyś ten jeden knockdown. Tego knockdownu to nie wliczałem w tą walkę, także, no ale przydarzył się, tak, także no, jest nauczka na przyszłość, żeby jednak robić to, co trener każe w narożniku, bo no, kazał mi, jeszcze dużo rzeczy do poprawienia jest, tak, kazał mi po każdej akcji siedzieć nisko na nogach, gardę wysoko, a ja jednak gdzieś tam się prostowałem. Wylatywałem z prawym prostym, więc no, na parę razy na te kontry się huka nadziałem, tak, na te mocno bije? Mocno bije, no wiadomo, że mocno bije, ale ja też wytrzymały jestem. To już teraz udowodniłem, bo jednak nie wierzyli, że jestem wytrzymały. Jestem, naprawdę jestem bardzo wytrzymały, no ale tutaj w tej szóstej rundzie to czysto trafił. Nie pamiętam nawet tego ciosu, nie pamiętam w ogóle tego sędziego, że mnie liczył. Dopiero doszedłem do siebie, nogi miałem jak z waty, nie? Miękkie i patrzę. Ale rzuciłeś się na niego. Patrzę, że on idzie na mnie. Mówię, o co chodzi, kurde, co jest, ja leżałem czy nie? Ja byłem w takim szoku, nie wiedziałem, co się dzieje. Naprawdę te 10 tam 15 sekund miałeś wytarte z pamięci. Wytarte miałem, no jeszcze tam z uchem i troszeczkę jakby, nie wiem, czy bębenek pękł, czy co. Co tam się stało, w ogóle nie słyszałem, szumiało mi w głowie, nie? Patrzę, leci na mnie, no to najlepszy obrona, atak. No ale to trzeba mieć, nazwijmy to po imieniu jaja, trzeba mieć charakter, żeby po prostu nie zakryć się, tylko spróbować pójść na całego. No myśmy nie mogli uwierzyć, no kolejne porównania, wstał jak Feniks z popiołów, już tam o jakimś Terminatorze słyszę, że wstaje i walczy i nic już nie... Spokojnie, to tylko główka. To tylko główka. Właśnie, ostatnie pytanie, bo nie chcę cię dłużej męczyć, jest o 3 nad ranem, wydaje mi się. Głosu nie mam, domyślasz się dlaczego, no bo się tak... Słyszałem, wariowo. Słyszałeś, dokładnie. Także dziękuję. Wszystko wiesz. Ta ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać właśnie podczas już trwania tej walki. Mówiłeś o tym, że tu twoja inteligencja zadecyduje, że ustawienie, które przyjęliście z trenerem, powinno być trudne dla Hooka i to było widać od początku, że on się źle czuł z tym sposobem, jaki z nim walczyłeś. Czułeś to? Że on dokładnie się czuł niekomfortowo? Czułem to, widziałem to w ogóle, że mu nie pasowałem mocno, tak? Ale mówię, no jeszcze dużo błędów popełniałem, bo mieliśmy taktykę, że i mam dół bić i od razu górę. Robiliśmy, że zwód na dół, biję na górę, tak, a ja biłem albo rundę dół, albo rundę górę. Nie można się po prostu na ciebie ustawić, bo byłeś inny. Dokładnie, także... No jeszcze mistrz mówię, świata. Jeszcze dużo do poprawy jest. Mistrz świata, dziękujemy bardzo. Środek nocy, no ale Newark zapamiętasz na pewno bardzo długo i wszyscy tak. My razem z tobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Krzysiek Głowacki. Kibiców.